Teraz poproszę doktora honorowego, pana premiera Mazowieckiego o zabranie głosu. Magnificencjo, panie rektorze, chcę najpierw i przede wszystkim na pana ręce złożyć podziękowanie Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego za nadanie mi tego zaszczytnego tytułu. Chcę na ręce pana dziekana Wydziału Prawa i Administracji złożyć podziękowanie za wniosek, który Wydział Prawa w tej sprawie skierował. Chcę złożyć podziękowanie promotorowi, panu profesorowi Wyrzykowskiemu za podjęcie tej inicjatywy, recenzentom, profesorom Jerzemu Makarczykowi, Piotrowi Winczelkowi i panu profesorowi Andrzejowi Colowi złożyć podziękowanie za udział w tej drodze, a panu promotorowi za słowa, które dzisiaj wypowiedział, i panu dziekanowi. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że nadano mi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Tego uniwersytetu, który wśród uczonych swoich liczy tak wielkie postacie, jak właśnie Leona Peretarzyckiego, Władysława Tatarkiewicza, Kotarbińskiego, Osowskich. Jest wielkim zaszczytem dla mnie, który przyjmuję z ogromną wdzięcznością, ale także z pokorą. Byłem bowiem studentem Wydziału Prawa, ale wydziału tego nie ukończyłem. Jest to więc w pewnym sensie, panie dziekanie, powrót marnotrawnego syna. A w każdym razie powrót studenta do swojej uczelni. Mój związek z Uniwersytetem Warszawskim, z intelektualnym środowiskiem Warszawy był dla mnie zawsze bardzo ważny i bardzo wiele z niego skorzystałem. By wspomnieć przyjaźnie z ludźmi nieżyjącymi już dzisiaj. Profesor Janiną Zakrzewską, czy z innych wydziałów Tadeuszem Łebkowskim i Janem Strzeleckim. Ogromnie wiele skorzystałem z kontaktów z środowiskiem intelektualnym Uniwersytetu i środowiskiem intelektualnym Warszawy. Jest dla mnie wielkim zaszczytem ten powrót do Uniwersytetu. A to, co był pan promotor i pan dziekan łaskaw podkreślić, że opatrzność czy historia postawiła mnie w obliczu wielkich, odpowiedzialnych zadań. Było trudne, było ważne, było wielkie, ale dawało też i wielkie poczucie satysfakcji, udziału w kształtowaniu historii. Dziękuję więc za uznanie tego mego udziału i za zaszczyt, który Uniwersytet mnie tym doktoratem odznacza. Dziękuję serdecznie panu prezydentowi Rzeczypospolitej za zaszczycenie uroczystości i za stosunek do mnie. Panu marszałkowi Senatu i panom wicemarszałkom Sejmu i Senatu za obecność. Dziękuję panu premierowi, ministrowi spraw zagranicznych Włodzimierzowi Cimoszewiczowi i członkom rządu, a także członkom, ministrom Kancelarii Prezydenta,
za obecność. Dziękuję panu premierowi Buzkowi za obecność. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Nuncjuszowi i na jego ręce składam podziękowanie korpusowi dyplomatycznemu, członkom korpusu dyplomatycznego tu obecnym. Dziękuję moim przyjaciołom, księżom biskupom Dębowskiemu i Orszulikowi, a także ekumenicznie księdzu biskupowi Trandzie za obecność. Dziękuję panu prezesowi Polskiej Akademii Nauk, rektorom i prorektorom uczelni, prezesom Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, senatorom, posłom obecnym i byłym. Dziękuję współpracownikom moim, członkom mego rządu, a także współpracownikom moim i przyjaciołom z Więzi, Tygodnika Powszechnego, Tygodnika Solidarność. Dziękuję dyrektorowi mego liceum imienia Stanisława Malachowskiego w Płocku, a także kolegom. Dziękuję obecnym tu studentom. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Dziękuję i cieszę się także, że towarzyszy mi tu moja rodzina, moi synowie, synowe, wnuczki i wnuki. Chciałbym, aby z tej uroczystości wynieśli oni i wszyscy młodzi poczucie dostojeństwa, jakim cieszy się zawsze uniwersytet. Poczucie dostojeństwa tego uniwersytetu nie tylko jako swego rodzaju zakładu produkującego ludzi kwalifikowanych, ale jako wspólnoty, w której uczy się inteligencji i wprowadza w mądrość. I tego uczenia inteligencji i wprowadzania młodych w mądrość uniwersytetowi magnificencją ten świeżo upieczony doktor honoris causa życzy. Zwyczajem jednak towarzyszącym uroczystości nadania doktoratu honorowego jest wygłoszenie przez obdarowanego tym tytułem wykładu, krótkiego wykładu wobec społeczności akademickiej, która go do swego grona przyjmuje. Nie chciałbym się od tego obowiązku uchylać. Jako temat moich rozważań postanowiłem wziąć pojęcie obywatela, albo raczej sensu wartości, którą można by określić słowem obywatelskość. Kim jest i kim może być obywatel? Historyk, odpowiadając na to pytanie, sięgnąłby najpierw do demokracji ateńskiej, następnie do pojęcia civis romanus, a potem zastanowiłby się nad odróżnieniem pojęć obywatela i poddanego. Aż doszedłby do deklaracji praw człowieka i obywatela i do tego, jak i kiedy stała się ona naprawdę powszechna. Wywód taki byłby z pewnością znakomitą podstawą do odpowiedzi na pytanie, czym jest i co znaczyło w różnych fazach swego rozwoju pojęcie obywatel, a także jakie były w różnych czasach obywatelskie cnoty i obywatelskie przywary oraz zacieśnienia i rozszerzenia praw i warunków bycia obywatelem. Nie mam możliwości przeprowadzenia takiego wywodu, który wymaga i wiedzy, i talentu polihistoryka, choćby amatora, i nie będę nawet usiłował tego czynić. Chcę natomiast znacznie skromniej zakreślić odwołanie się do historii i mówić o historii tej najbliższej, którą przeżywaliśmy.
Mam na myśli tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w opozycji do oficjalnych struktur przed 1989 rokiem. Przebiegało to w różnych formach, legalnych, półlegalnych i całkiem nielegalnych, aż wreszcie zaowocowało powstaniem Solidarności, która od początku łączyła charakter związku zawodowego z ruchem obywatelskim. Była dziedzictwem wcześniejszego oporu i wydarzeń takich jak październik 1956, marzec 68, grudzień 70, strajki radomskie i ursuskie 1976 roku, aż po lipiec lubelski i sierpień 1980 na Wybrzeżu. Było wynikiem znaczenia Kościoła, które zwłaszcza ustami prymasa Stefana Wyszyńskiego wypowiadał się za naród i bronił jego niezależności i godności człowieka. Było też owocem toczonej w polskiej kulturze gry o większą niezależność, a także utrzymania się indywidualnej własności chłopskiej na wsi. W węższym wszakże znaczeniu powstawanie społeczeństwa obywatelskiego jako społeczeństwa alternatywnego to czas organizowania się i czas decyzji wykraczania poza to, co dozwolone. W każdym środowisku musiało to dojrzewać i w każdym na początku musiała być myśl. Wspomnę środowisko mi najbliższe, więź. W latach 60. zaczęliśmy mówić o podmiotowości społeczeństwa. Później to pojęcie weszło do szerszego obiegu, a znaczyło tyle, co przeciwstawienie się uprzedmiotowieniu społeczeństwa. Traktowaniu społeczeństwa przez władzę jako przedmiotu, na którym oddziaływanie ma się odciskać, a nie jako podmiotu życia publicznego. Podmiotowość była synonimem obywatelskości. Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, DIP, tolerowane na półlegalnej stopie, było eksperckim wyzwaniem przeciwstawionym oficjalnej bezradności myślowej. Przełomem stało się oczywiście powstanie Komitetu Obrony Robotników. Cała złożona opozycja demokratyczna, KPN, Ruch Młodej Polski i inne inicjatywy polityczne, intelektualne, wszystko to należy do historii tamtego czasu. Najbardziej wszakże charakterystyczne dla organizowania alternatywnych struktur wydają się dwa zjawiska. Wydawnictwa ukazujące się poza obiegiem cenzury oraz powstanie i działalność TKN, Towarzystwa Kursów Naukowych. Wszystko to już ma swoją doskonałą zresztą literaturę historyczną, a nawiązałem do tego czasu nie po to, by go wspominać z nostalgią, lecz by uprzytomnić sobie i nam, że wraz z przełomem 1989 roku problem społeczeństwa obywatelskiego nabrał innego charakteru. W warunkach respektowania wolności i praw obywatelskich przeciwstawianie społeczeństwa obywatelskiego państwu demokratycznemu stało się pozbawione podstaw. Społeczeństwo obywatelskie przestaje być propozycją alternatywną, staje się natomiast ważną i integralną częścią budowy demokratycznego ładu. W potocznym ujęciu utożsamia się dziś najczęściej to pojęcie z organizacjami pozarządowymi, które stanowią z pewnością istotny obywatelski składnik życia społecznego. W rozumieniu działaczy samorządowych także samorząd terytorialny, mimo iż jest niewątpliwie istotnym składnikiem organizacji państwa wyposażonym we władcze uprawnienia, pozostaje także wyrazem społeczeństwa obywatelskiego. Zastanawiając się nad zasadą społeczeństwa obywatelskiego jako jedną z zasad, na których opiera się obecna konstytucja,
pisze profesor Leszek Garlicki, społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo pluralistyczne, w którym każdy ma możliwość działania w wybranych przez siebie organizacjach i strukturach służących realizacji jego podmiotowości jako obywatela, pracownika czy mieszkańca. W czasie prac nad konstytucją, w których uczestniczyłem, uderzyła mnie w pewnym momencie dysproporcja pomiędzy tym, jak wiele czasu poświęciliśmy debacie o wolnościach i prawach człowieka i obywatela, a jak szybko, bodaj na jednym posiedzeniu, uporaliśmy się z krótką częścią tego samego rozdziału zatytułowaną obowiązki. Podczas gdy zasady ogólne, wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne oraz środki ochrony tych wolności i praw wyrażone są w sumie w 51 artykułach, obowiązki ujęte są w 5 artykułach. Obok zasad ogólnych, obowiązku wierności Rzeczypospolitej, poszanowania prawa i troski o dobro wspólne, są to tradycyjnie ujęte obowiązki płacenia podatków oraz w stosunku do służby wojskowej, do których dołączono bardziej już nowoczesnego pochodzenia obowiązek poszanowania środowiska naturalnego. Choć tak krótko ujęte, nie są to oczywiście obowiązki własne. Każdy konstytucjonalista łatwo wyjaśni tę jakby dysproporcję między artykułami regulującymi wolności i prawa obywatelskie, a artykułami ujmującymi obowiązki w normy prawne. Szczegółowe bowiem uregulowanie przez prawo tego, co obywatel ma robić, aby być dobrym obywatelem, równałoby się w oparciu o całe doświadczenie historyczne otwieraniu pola do ingerencji w wolności i prawa obywatelskie. Akty konstytucyjne monarchii absolutnych były formą oktrojowania prawa na rzecz poddanych. Absolutne zaś państwa współczesne XX wieku wychodziły w istocie rzeczy z założenia, że wolności i prawa obywatelskie pochodzą z nadania państwa oraz że od władzy zależą, a obywatel powinien i musiał o tym wiedzieć. Można było ten system rozluźniać czy zacieśniać, ale istota tej aksjologii pozostawała ta sama. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Stanowi nasza Konstytucja z 1997 roku w artykule 30 otwierającym rozdział o prawach i obowiązkach człowieka i obywatela. Mimo krytyk, jakim jej projekt był poddany, to odniesienie do przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka stanowi mocny fundament jej aksjologii. Można zresztą uznać to za współczesną formę odniesienia się do prawa naturalnego. Również artykuł 1 Konstytucji jest fundamentalny dla jej aksjologii. Stanowi on, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jeżeli połączyć oba te postanowienia, artykułów 30 i 1, widzieć w nich można zasady odpowiadające personalistycznemu ujęciu stosunku państwo-obywatel. Oto bowiem wolna i nienaruszalna w swej godności osoba ludzka jest również powołana do uczestnictwa, współtworzenia i współodpowiedzialności. Stanowią o tym zwłaszcza te postanowienia Konstytucji, które dotyczą wolności i praw obywatelskich. Można pośród nich odróżnić te, które stanowią ochronę praw osobistych oraz te, które stwarzają warunki do uczestnictwa w życiu publicznym na różnych szczeblach
narodowej i państwowej wspólnoty. Każda demokratyczna konstytucja zakłada również coś więcej. Przyjmuje bowiem, że prawo nie jest jedynym ani wyłącznym regulatorem postępowania człowieka i kształtowania życia społecznego, w tym również funkcjonowania państwa. Przed prawem i obok niego jest etyka. Także, a może przede wszystkim ona, poprzez wychowanie, rodzinę, szkoły, kościoły i różnego rodzaju wspólnoty oraz opinię publiczną, kształtuje to poczucie obywatelskości. A przynajmniej czynić to powinna, wyznaczając standardy, które obowiązywać mają w życiu publicznym. Wolność, wiemy dziś to wszyscy, okazała się trudniejsza do zagospodarowania, niż myśleliśmy w czasach walki o nią. Często też wartość odzyskanej wolności nie okazała się w społeczeństwie tak wielka, jak odczucie ponoszonych trudności. Utożsamianie się obywatela z państwem, państwem już od 14 lat wolnym i własnym, pozostaje wciąż problemem. Życie publiczne przyprawia często o ból głowy i rodzi niepokój. Użyłem niedawno w jednej ze swych publicznych wypowiedzi określenia, że coraz bardziej stajemy się elektoratem, a coraz mniej jesteśmy obywatelami. Miałem na myśli to, że społeczeństwo jest dla podmiotów politycznych coraz bardziej jedynie elektoratem, do którego raz na 4 lata trzeba się odwoływać, którego preferencje i opinie wyrażane w sondażach trzeba pilnie obserwować. Przy złym zaś funkcjonowaniu wielu instytucji obywatele stają się bezsilni wobec traktowania przez te podmioty państwa jako przechodniej własności, a nie jako dobra wspólnego. Demokracja nigdzie, nawet w krajach, w których jest najbardziej utrwalona, nie powoduje powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym. W jakim stopniu jednak jest to nieuchronne we współczesnej cywilizacji, na ile zaś stanowi wyraz niedorozwoju bądź trawiących społeczeństwo i państwo chorób, to pytanie, które warto sobie zadać. Czy jednak, jeśli jest źle, jeśli ludzie odwracają się od zainteresowania życiem publicznym, nie należy wracać do pojęć najbardziej elementarnych, i również tam, niejako u źródeł, szukać wskazówek dla odrodzenia. To właśnie było moją intencją przypomnienia tej wartości, jaką stanowi poczucie obywatelskości, bez którego poszanowania i rozwijania zdrowe życie państwa nie może się obyć. Bardzo dziękuję panie doktorze za to wystąpienie i chciałbym teraz prosić prezydenta Rzeczpospolitej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego do wygłoszenia też kilku słów do nas. Magnificencjo, panie rektorze, to będzie nieco więcej niż kilka słów i mam nadzieję, że nie jest to niezgodne z obyczajem. Panie rektorze, szanowny panie premierze, dostojny doktorze honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, szanowni państwo, ekscelencje, epoki historyczne często przybierają twarze konkretnych ludzi. Ogarniamy dzisiaj długą drogę, jaką przeszła Polska od systemu komunistycznego do wolności, od zamknięcia za żelazną kurtyną do uczestnictwa w Zjednoczonej Europie. I widzimy bardzo wyraźnie, że jednym z najwybitniejszych liderów na tej naszej drodze
jednym z najbardziej cierpliwych przewodników jest Tadeusz Mazowiecki. Ta epoka historyczna ma jego twarz. Szanowny panie premierze, jest pan człowiekiem wielkiej pracy, a zarazem ogromnej skromności. Idzie pan przez polską historię bez hałasu, ale niezwykle twórczo, odważnie i konsekwentnie. W pańską biografię, w podejmowane wybory i działania wpisana jest wierność wartościom, które nadają podstawowy sens życiu ludzi i narodów. Gdy patrzy się na pańskie dokonania, widać pewną szczególną nić, która je wszystkie łączy. Tam, gdzie chodzi o kwestie moralne, o ludzką podmiotowość, godność i wolność, zawsze pańską postawą jest stanowczość. Zawsze mówi pan jednoznaczne nie wobec zła, przemocy, niesprawiedliwości. A jednocześnie budzi najwyższy podziw to, że jest pan człowiekiem niezwykle otwartym wobec innych, człowiekiem dialogu, odważnego przekraczania podziałów, porozumienia i mądrego kompromisu, umiaru i chłodnego rozsądku. Myślę, że Polska i Polacy zawdzięczają nadzwyczaj wiele nie tylko pańskim konkretnym zasługom, ale także temu właśnie pouczeniu, jakie płynie z pańskiej postawy wobec świata i ludzi. Widać to we wszystkich rolach, jakie pan z powodzeniem wypełniał, we wszystkich wyzwaniach, jakie pan podejmował. Jako założyciel i redaktor naczelny Więzi, jako wybitna postać katolickiego środowiska intelektualnego, jako poseł koła Znak, potem jako jeden z czołowych działaczy opozycji demokratycznej, doradca w strajkującej Stoczni Gdańskiej, jeden z ojców Solidarności. Potem jako uczestnik rozmów przy Okrągłym Stole i współtwórca zawartego tam porozumienia, otwierającego drogę do wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej. Wreszcie jako pierwszy niekomunistyczny premier, tak w powojennej Polsce, jak i co ważne, może zapominane, w całej pojałtańskiej Europie Wschodniej. Stanął pan na czele rządu, który podjął trud fundamentalnych reform i to właśnie z tamtych pionierskich dokonań wyrasta wiele osiągnięć dzisiejszej Polski. Chcę także skłonić głowę przed pańskim zaangażowaniem w dzieło uchwalenia nowej konstytucji. Skupił się pan na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla Polski i na tworzeniu wokół nich ponadpartyjnego porozumienia. Wiemy, że jest pan autorem bardzo ważnych sformułowań w konstytucyjnej preambule, które pogodziły zwolenników różnych nurtów światopoglądowych. Gdyby Konwent Europejski, który ten sam czy podobny problem dziś dyskutuje, chciał sięgnąć po polski, po pański przykład, bylibyśmy nie tylko zadowoleni, ale byłoby to z pożytkiem dla całej Europy. Cztery dni po wielkim historycznym wydarzeniu, gdy Polacy powiedzieli tak naszej przyszłości w Unii Europejskiej, chcę panu podziękować za wszystko, co zrobił pan dla powodzenia naszych europejskich dążeń. I mówię tu nie tylko o bezpośrednim udziale w kampanii, w której braliśmy razem udział, w pana zaangażowaniu w ostatnich latach, ale wracam do tekstu sprzed 20 lat, który opublikował pan we francuskim piśmie L'Esprit, a był to esej pod tytułem Druga twarz Europy. On ukazywał ludziom, i pan ukazywał ludziom Zachodu głęboki duchowy wymiar naszej historii i polskie pragnienie, aby powrócić do domu, tam, gdzie jest nasze polskie miejsce. Proszę państwa, dzisiaj ta wizja się wypełniła także dzięki szanownemu panu doktorowi. Jesteśmy również dumni, że polskie doświadczenia zmagań z przemocą, szacunku dla ludzkiej wolności, tradycji tolerancji poniósł pan tam, gdzie rozgrywał się ten współczesny, ten jakże bliski nam dramat Europy. Jako specjalny sprawozdawca Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych byłej Jugosławii uczynił pan bardzo wiele, by spadły maski obłudy, aby Europa i świat w całej pełni pojęły, jaki horror toczy się tam niemal na ich oczach. Bez wątpienia ta pańska misja zapisała się w europejskiej historii i ma pan znaczący udział w tym, że społeczność międzynarodowa porzuciła obojętność i że przed mieszkańcami Bałkanów otwierają się dziś lepsze perspektywy. A ja mam w oczach wzruszające spotkanie w Sarajewie z mieszkańcami tego miasta, którzy pytali mnie jako prezydenta, czy pan Tadeusz Mazowiecki zgodziłby się, żeby jedną z ulic Sarajewa nazwać jego nazwiskiem. Zapytałem, ale znany z potrzeby czasu do namysłu pan Tadeusz do dzisiaj jeszcze nie odpowiedział.
Szanowni Państwo, ta uroczystość, nadanie Panu przez Uniwersytet Warszawski, największą polską uczelnię, znakomitą, znaną w świecie, doktoratu honoris causa, jest okazją, abyśmy wszyscy złożyli Panu wyrazy podziwu, uznania i wdzięczności. Poprzez całą swoją życiową drogę stał się Pan dla nas wybitnym autorytetem i to we współczesnym naszym życiu powinniśmy docenić jak najbardziej, bowiem nie mamy ich wielu. Z najwyższą atencją myślimy o Pańskiej roli w polskim życiu publicznym. I tak jak Pan Rektor na wstępie wspomniał, że ta uroczystość jest i uniwersytecka, i przez udział tak znakomitych gości, również państwowa, to chciałbym, żeby również była nieco osobista. Powiem, tak się ułożyło, że z Panem Tadeuszem Mazowieckim mieliśmy okazję wielokrotnie spotykać się i współpracować. Zaczęło się to od okrągłego stołu, gdzie byliśmy współprzewodniczącymi jednego z zespołów. Dziś to współprzewodniczący może niewiele znaczyć i niewiele tłumaczyć, ale to wtedy były dwie różne strony tamtego spotkania. Udało nam się uzyskać porozumienie, którego owoce dzisiaj możemy już oceniać i korzystać z nich. I kiedy później byliśmy w parlamencie i pracowaliśmy razem w Komisji Konstytucyjnej, a później pan premier Mazowiecki brał udział w grupie refleksyjnej w sprawie Unii Europejskiej, którą stworzyłem już jako prezydent i współpracuję z nim jako głowa państwa, a później nasze starania w ostatnim referendum, no to wszystko powoduje, że wielokrotnie nie tylko drogi, ale też i nasze losy spotykały się. I przypominają się słowa księdza nieodżałowanego, księdza Józefa Tischnera, który powiedział, że w naszym życiu równie ważna, a może ważniejsze od tego, o co się gra, jest to, z kim się gra, w kim się ma partnera. I chcę powiedzieć, że jestem niezwykle dumny i szczęśliwy, że właśnie miałem zaszczyt i że mogłem znaleźć takiego partnera, który podejmował wielkie polskie wyzwania, jak właśnie Tadeusz Mazowiecki. Dziękujemy z całego serca i jestem przekonany, że pan Tadeusz Mazowiecki, tak jak do tej pory, nie tylko nie będzie ustawał w swojej aktywności, ale że jego wrażliwość, jego myśli, jego inspiracje będziemy odczuwać zawsze, że będzie osobą, która w polskim życiu publicznym będzie swoistym znakiem i rozpoznawczym tego, co już się wydarzyło, i ważnym drogowskazem wobec spraw, które jeszcze przed nami. Jeżeli tu nawiążę do Pana słów, jeżeli tak wiele dla Polski uczynił Pan jako syn marnotrawny Uniwersytetu Warszawskiego, to już się cieszę na myśl, ile zrobi Pan jako doktor honoris causa tego uniwersytetu. I na koniec chcę panu rektorowi, chcę senatowi Uniwersytetu Warszawskiego, chcę Wydziałowi Prawa, panu promotorowi, recenzentom, wszyscy, którzy uczynili naszą dzisiejszą uroczystość możliwą i jakże treściwą, podziękować. Oto, drodzy Państwo, ten tytuł, bardzo honorowy, ale bardzo wymowny, trafia do rąk człowieka, który jest jedną z najważniejszych postaci Polski przełomu wieków, do znakomitego obywatela, do wielkiego Polaka, do świetnego Europejczyka. Ten tytuł jest w najznakomitszych dłoniach doktora Tadeusza Mazowieckiego. Serdecznie gratuluję.